Jeżeli chcesz pomóc mi się rozwijać, zostaw lajka i subskrypcję. W dzisiejszym materiale pomówimy sobie o średniowieczu. Jest to ponad 1000-letnia karta historii, o której dzisiaj sobie przypomnimy. Lecz żeby rozpocząć, musimy powiedzieć sobie o nazwie epoki. Z łaciny Medium Aveum, czyli wieki średnie. Średniowiecze było epoką oddzielającą starożytność od renesansu. Również średniowiecze uznano za okres upadku kultury antycznej, na których to gruzach wyrosło średniowiecze. Dokładnie to od roku 313 naszej ery, kiedy to Konstantyn Wielki zgodził się na wyznawanie chrześcijaństwa na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Symbolicznym rozpoczęciem średniowiecza datuje się rok 476, który jest zarazem datą upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Natomiast koniec epoki oscyluje pomiędzy trzema datami. 1450, będącym rokiem wynalezienia druku przez Jonasa Gutenberga, 1453, rokiem upadku Konstantynopola, oraz 1492, rokiem odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Natomiast w średniowiecze w Polsce rozpoczęło się w roku 966. Z pewnością domyślacie się, jakie wydarzenie miało z tym związek. Dla niewtajemniczonych oczywiście mowa tutaj o chrzcie Mieszka I, co spowodowało to, że Polska dołączyła do krajów chrześcijańskiej Europy. A zakończenie średniowiecza w Polsce datuje się na rok 1474, kiedy to w Polsce ukazał się pierwszy druk. Poza wiekami średnimi i czasem zastoju, średniowiecze jest również nazywane epoką religijną. Spowodowane to było gigantycznym rozwojem chrześcijaństwa. Musicie pamiętać o tym, że głównym głosem średniowiecznej literatury, jak i kultury, był kler, z racji tego, że w tym okresie to właśnie oni, jako nieliczni, byli piśmieni. Wykształcenie oraz status społeczny pozwolił im największy udział w kształtowaniu całej europejskiej kultury. Spowodowało to, że na naszym kontynencie zaczął dominować teocentryzm. Ludzie jednak, będąc ludźmi, robili to, co jest ich dewizą, zadawali pytania. Oczywiście w bardzo ogólnym skrócie odpowiedział na wszystkie te pytania z zasadą teocentryzmu jest fakt, że Bóg jest na wszystko odpowiedzią. Ale jest to bardzo uogólnione, prawda? I wszystko powinno być robione dla Niego. Na przykład, tak jak dzieła literackie, które w większości były anonimowe. Były one tworzone na chwałę Boga, Stwórcy. Anonimowość jest właśnie jedną z pierwszych cech średniowiecznej literatury. Owe cechy wam wszystkie przytoczę, z racji tego, że materiał ma się idealnie przydać do szkoły jako powtórka. Więc jak już mamy pierwszą cechę średniowiecznej literatury, możemy przejść do drugiej. A bowiem drugą cechą było rękopiśmiennictwo. Trzeba pamiętać, że przez okres średniowiecza książki nie były drukowane i dostęp do nich był bardzo, i to bardzo ograniczony. Musicie sobie wyobrazić, że książka potrafiła kosztować tyle, co mała wieś, czy co porządna rycerska zbroja. Książki były przepisywane przez mnichów, którzy często wtrącali do nich swoje uwagi, więc często było tak, że historie zawarte w książkach różniły się od siebie, co sprawia w dzisiejszych czasach, że mamy wiele wersji różnych przygód. Owe przygody w głównej mierze eksponowały wartości religijne, moralne, zawierały motywy kruchości ludzkiego życia i śmierci. Dante Macabre, który mówi nam, że śmierć jest naturalnym etapem wszelkiego życia, oraz dydaktycznie prezentowały wzorce osobowe takiego obywatela średniowiecza. Tych wzorców było dokładnie cztery. Wzorzec świętego, wzorzec ascety, wzorzec rycerza i wzorzec władcy. Zacznę teraz wam pokrótce wyjaśniać poszczególne wzorce. Pierwszy, czyli wzorzec świętego. Takim jest na przykład święty Aleksy, który prowadził surowy tryb życia. Wyrzekał się wszelkiej przyjemności po to, by wypełnić polecenia Ewangelii, by doskonalić swoją duszę, a później otrzymać zbawienie wieczne. Głównym celem było właśnie dostąpienie tego zbawienia poprzez życie w ubóstwie i wyrzekając się wszelkich przyjemności oraz pozbywając się wszelkich pokus. Kolejnym wzorcem asceta. Taki asceta wyróżniał się tym, że żył w skrajnym ubóstwie. Wypełniał wolę Bożą. Była to osoba znosząca wielkie upokorzenie. Sensem życia takiego ascety była wiara, a najważniejszą cechą, jaka go wyróżniała, była wielka pokora. Następny
rycerz chrześcijański. Jest to osoba pełna wszelkich cnót, oddana Bogu. Rycerz średniowieczny musiał być honorowy. Musiał bronić swojego kraju oraz słabszych. Najlepszym przykładem takiego rycerza był Roland, znany z dzieła Pieśń o Rolandzie. Największym dyshonorem dla takiego rycerza, właśnie jak możemy zauważyć w Pieśni o Rolandzie, była ucieczka z pola walki. I ostatni wzorzec władcy. Przykładem takiego władcy jest Karol Wielki. I nawet my na własnym podwórku mamy takiego naszego wzór władcy, którym jest taki, powiedzmy, idealnym królem. Chociaż to oczywiście jest jedynie opinia Galla Anonima. Takim władcą był Bolesław Chrobry. A cechami takiego władcy idealnego miały być cnota i szlachetność, Wielki miał być dzielnym rycerzem, miał być pobożnym władcą, miłosierny, ukochany przez lud, ambitny, mądry i miał być dobrym dyplomatą. Czyli w skrócie, no, gituwa przywódca, prawda? Również w literaturze średniowiecza panowała dwujęzyczność. Jak z pewnością wiecie albo nie wiecie, utwory w średniowieczu pisane były głównie w łacinie, choć występowały takie przypadki stosowania języka narodowego. Jednak te, w których stosowano język narodowy, nie odnosiły się do tak ważnych rzeczy na tamten okres, jak na przykład teologia czy dyplomacja. Jednak z czasem zaczęło się to coraz bardziej zacierać z powodu rozwoju literatury narodowej. Głównymi tematami książek średniowiecznych była filozofia, historiografia oraz, oczywiście rzecz jasna, religia. Natomiast gatunki literackie, jakie zostały zakorzenione w średniowieczu, to na przykład kronika, czyli dzieje jakiegoś rodu, narodu, na przykład kroniki Galla Anonima, które opisują dzieje narodu polskiego. Hagiografia, czyli opowiadanie żywotów świętych. Dalej stoją apokryfy, czyli historie życia Jezusa, które nie znajdują się w Biblii. Dalej stoją eposy, na przykład rycerskie. Znów dobrym przykładem jest Pieśń o Rolandzie. Kolejnym kazania, czyli przemówienia wygłaszane przez duchownego do wiernych w czasie nabożeństw. Następne hymny. To uroczyste i podniosłe pieśni pochwalające lub sławiące bóstwo, bohaterskie czyny, wielkie idee. Były one otoczone powszechnym szacunkiem oraz wartością samą w sobie. Skoro już wiemy, co pisano w książkach w średniowieczu, do jakich wzorców dążono oraz znamy już gatunki i tematy literatury średniowiecza, powiedzmy sobie o filozofii tej epoki. Cóż, filozofia średniowiecza również opierała się na myśli ludzi kościoła. Co, jak może was już nie zdziwić, była bardzo podporządkowana tematyce religijnej. Wymienimy sobie trzy najważniejsze nurty filozoficzne średniowiecza. Augustynizm. Zakłada on hierarchię bytów, gdzie człowiek znajdował się pomiędzy zwierzętami a aniołami. Człowiek jest rozdarty pomiędzy warstwami materialną i niematerialną. Podstawą jej założeń było to, że wiedza ma źródło w doświadczeniu. Podkreślano natomiast to, że niektóre prawdy, takie jak istnienie Boga, nie da się wyjaśnić, a ludzki mózg nie był w stanie ich zrozumieć. Ostatni, franciszkanizm, opierał się na myśli świętego Franciszka z Asyżu. Głosił on życie w ascezie oraz ubóstwie. Najważniejsze dla franciszkanizmu jest miłosierdzie oraz życie w zgodzie z przyrodą. Święty Franciszek stworzył również swój zakon, zakon braci mniejszych, który to jest zakonem żebrzącym. Takiego franciszkanina możecie kojarzyć jako kapłana chodzącego w brązowej szacie i czasami nawet bez butów z racji idącej myśli świętego Franciszka, czyli owego ubóstwa. Z racji tego, że średniowiecze to bardzo długa epoka, udało się rozwinąć w nim dwa style architektoniczne, o których warto sobie powiedzieć. Styl romański, który opierał się na charakterystycznych grubych ścianach i małych oknach. Dodatkowo zabudowa romańska miała pełnić funkcje obronne. Często dodawano do niej mury i fosę. Były to geometryczne bryły. Często widać, że budowle w stylu romańskim są budowane z czerwonej cegły. Ceglane w sensie. Tak zazwyczaj mi się kojarzy coś romańskiego z ceglaną budowlą. Taki po prostu smutny ceglany bloczek, którego smutność, czyli taką, powiedzmy, ponurość, próbowano zmniejszyć dodawaniem bogatych zdobień czy płaskorzeźb.
Przykładem takiego stylu romańskiego w Polsce jest klasztor w Tyńcu. Kolejnym stylem jest styl gotycki. Natomiast on charakteryzuje się wysokimi ścianami, dużymi oknami, kolorowymi witrażami oraz ostrymi wieżami, które są według mnie symbolem gotyku. Kiedy widzę właśnie takie dachy, jakie widzicie na zdjęciu, zawsze myślę sobie, ha, to jest gotyk, wiem, bo się uczyłem na polskim, haha. Co do malarstwa, również opierało się ono na tematyce religijnej. Ilustrowało wydarzenia biblijne, przedstawiano sylwetki świętych i głównie takie dzieła malarskie zdobiły kościoły. Cóż, wydaje mi się, że w takim dobrym, szybkim powtórzeniu udało mi się przypomnieć wam wiele przydatnych rzeczy, które pomogą wam poradzić sobie na sprawdzianie, maturze czy egzaminie. Pamiętajcie również, że jest to jedynie powtórka. Uczycie się w szkole, bo babka od Polaka zadzwoni do waszej mamy i będziecie mieć karę na komputer. A chyba kary na komputer nie chcecie, więc elo.